dobry i dobry wieczór. Kolejne wycinanki prasowe i dzisiaj, proszę Państwa, sensacja pochwale Newsweeka. Bardzo dawno już tego nie robiłem, ale to za chwilę. Zanim pochwale Newsweeka, co przed chwilą zapowiedziałem, to najpierw jednak trzeba się odkazić. Zewnętrznie, proszę Państwa, zewnętrznie. Żeby nie było tak, że potem przewracam kartki. To Państwu też polecam tę czynność. Ale też zanim do tego Newsweeka przejdziemy, to jednak powiem, że hitem tego tygodnia w tygodnikach jest wywiad z Adamem Bodnarem w Tygodniku Powszechnym, co zresztą od razu widać na okładce tego tygodnika. I dlaczego? Dlatego, no nie dlatego, że nic nie wiemy o Adamie Bodnarze. Czytaliśmy pewnie już bardzo wiele rozmów z nim. Ta jest wyjątkowo dobra. Przeprowadził ją Michał Okoński. Dlatego, że nie jest ewidentna. To znaczy ewidentnie Adam Bodnar jest fantastycznym, mądrym, odważnym człowiekiem, ale dlatego, że potrafi też mówić rzeczy, które nie są wcale takie oczywiste i nie mieszczą się w czarno-białym schemacie rzeczywistości. Mały na to dowód, bo wywiad jest długi, więc nie będę go jakoś specjalnie streszczał. Naprawdę warto ten tygodnik kupić już choćby dla tegoż właśnie wywiadu. Ale oto na przykład taki pasus. Coś panu przeczytam, mówi Bodnar do Okońskiego, z programu pewnej partii politycznej. I tu cytat. Zainicjujemy rozwiązania legislacyjne, podniesiemy obowiązujące standardy w kodeksie pracy, pracodawcy będą przeprowadzać ankiety dotyczące wynagrodzeń co 2 lata w celu zapobiegania nieuzasadnionym różnicom wynagrodzeń zatrudnienia kobiet i mężczyzn. Koniec cytatu. Zgadnie pan, mówi Bodnar, jaka to partia? Na to Okoński. Żeby zagadka nie była za łatwa, muszę odpowiedzieć PiS. Na to Bodnar. I to będzie dobra odpowiedź. Aktualny program partii, o której się mówi, że tematom genderowym jest nieprzyjazna. Partii, która odpowiedziała na postulaty lepszych standardów w opiece okołoporodowej, a ostatnio doprowadziła do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Wprowadzenie zasady izolacji sprawcy od ofiary, nawet jeśli wiąże się to z nakazem wyprowadzki z własnego mieszkania. To taki jeden fragment, a drugi na pytanie dziennikarza. Politycy opozycji uczą się na własnych błędach? Bodnar odpowiada, jeżeli dopiero w połowie 2020 roku, czyli czytam w Gazecie Wyborczej tekst jednego z liderów rządu Donalda Tuska, mam na myśli Bartłomieja Sienkiewicza, po którym mam poczucie, że zaczyna rozumieć Polskę, to z jednej strony się cieszę, a z drugiej myślę, co robił wcześniej. Nie czytał analiz Macieja Gduli o dobrej zmianie w miastku? Nie zauważył, że emigracja ma swoje konsekwencje, takie jak drenaż mózgów czy podział w rodzinach? Że Polska wielkich miast nie jest tym samym, co Polska miasteczek? Że PiS nie jest partią reprezentującą ludzi, którzy mają mniejszą świadomość obywatelską, tylko raczej grupę obywateli, którzy mają potrzebę bycia zauważonymi i obdarzonymi uznaniem. Takie oto nieewidentne, pod prąd rzeczy Bodnar mówi, obok wielu innych, ale też puentuje jeszcze ten właśnie wywiad z Sienkiewiczem takim oto stwierdzeniem. Jak pan pyta o polityków opozycji, ja bym powiedział, że wszystkie partie za mało się otwierają na świat. Logika duopolu powoduje myślenie w kategoriach ciągłego sporu, a nie w kategoriach rozwiązywania problemów. Za politykami nie stoją też porządne zaplecze intelektualne. A na stronie Instytutu Obywatelskiego, czyli think tanku PO, ostatnie analizy pochodzą sprzed 2 lat. Kapitalny wywiad, jak powiedziałem, mądrym i odważnym człowiekiem, bo trzeba być odważnym, żeby na łamach postrzeganego jako jednak opozycyjne pismo do niewątpliwie w miażdżącej części opozycyjnej publiczności tego tygodnika, czytelników, mówić takie rzeczy warto. Ale w tym tygodniku, skoro już jestem przy nim, jeszcze też bardzo ciekawy wywiad z Krzysztofem Królem, ale nie tym, o którym Państwo myślicie, z działaczem związkowym Inicjatywy Pracowniczej z Poznania, człowiekiem, który normalnie pracuje na co dzień jako operator dźwigu na poznańskich budowach, czyli tam wysoko, wysoko, jak widzimy, taką malutką kabinkę, gdzie człowiek siedzi przez kilkanaście godzin, nie mając możliwości zejścia z posterunku. I to mniej jest może wywiad o działalności związkowej,
ale bardziej o takiej rzeczywistości naszych rodaków, o których polskie elity bardzo mało wiedzą i tak naprawdę są mało zainteresowane tym, żeby się dowiedzieć. Zresztą jest dla mnie swego rodzaju fenomenem, ja nie przypominam sobie podobnego wywiadu właśnie z liderem inicjatywy pracowniczej, a to istotny związek, bo chyba najbardziej buntowniczy i najbliżej problemów zwykłych ludzi, tak jakby taka działalność związkowa w ogóle nie leżała w zainteresowaniu mediów. No więc w związku z tym, skoro nie leży w zainteresowaniu mediów, to też i polskich elit, tak? Owszem, bulwersujemy się liderami Solidarności, natomiast o innych wiemy bardzo mało. Z tego wywiadu może tylko jeden fragment. Puentuje dziennikarz Rafał Woś, straszliwie lewicowy, jak wiemy. Cały opis rzeczywistości robotniczej przedstawiony w wywiadzie puentuje tak, czytelnikom trudno będzie w to uwierzyć. A na to Krzysztof Król odpowiada, patrzycie na życie innej klasy społecznej przez okulary własnej klasy. Myślicie pewnie, że na budowach to jest tak, jak u was w biurze, tylko więcej na świeżym powietrzu. I że kiedyś za komuny to był syf, a teraz jest znośnie. Zapewniam was, że jest inaczej. A jak ktoś podnosi krzyk, że tak być nie powinno, to się mówi, a co ty, w PRL-u chcesz żyć? Gdyby budowlaniec się nad tym głębiej zastanowił, to by krzyknął, tak, chcę. Ale jeśli nie uwierzycie, to wasza sprawa. Nie jedyna to sytuacja, w której głos robola zostanie zignorowany. Pewnie my jako czytelnicy nie mamy wielkiego wpływu na to, czy głos robola zostanie zignorowany, ale możemy przynajmniej się dowiedzieć, jak ten głos brzmi i co ma nam do powiedzenia. Myślę, że ma do powiedzenia istotne rzeczy. I wreszcie trzecia rzecz, to w ramach takiego dodatku do Tygodnika Powszechnego Europejskiego dodatku rozmowa z kolei z Markiem Prawdą, dyrektorem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, no o generalnie powiedziałbym Unii w czasie pandemii, ale też po pandemii, czyli o pieniądzach, jakie za tym idą, dlaczego, jaki to jest mechanizm, jak i kiedy trzeba będzie go zwracać. Bardzo merytoryczny wywiad, to jest chyba dziś z czynnych najwybitniejszy polski dyplomata, tak prywatnie, mimo że prywatnie go nie znam, byłem kiedyś na jednym spotkaniu z nim, to myślę, że w normalnym polskim rządzie zdecydowanie powinien być ministrem spraw zagranicznych. Oby tak się stało. I tyle Tygodnik Powszechny, w którym też sporo jeszcze innych tematów ciekawych. A dlaczego chwalę Newsweeka? Otóż za kilka naprawdę bardzo ciekawych i takich ważnych materiałów. Jeden to jest znowu rozmowa z psycholożką dr Agnieszką Małkowską-Szkutnik o najnowszym raporcie o polskiej młodzieży. Muszę powiedzieć, że to dość wstrząsający raport. Tutaj Jacek Tomczuk, który z nią rozmawia, przypomina z międzynarodowego raportu HBSC Health Behavior in School Age Children o dzieciach w wieku 11-15 lat wynika, że nasze nastolatki mają najgorszą spośród 44 ocenianych krajów ocenę swego ciała, najmniejsze zaufanie do rodziny i kolegów. No dość powiedzieć, chyba to wystarczy, żeby się zainteresować tym, co na ten temat dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik mówi, jak to tłumaczy. To są przerażające rzeczy. To są przerażające rzeczy, bo mówimy o tych, mówimy o tym, co myśmy zrobili naszym dzieciom, czy też już wnukom w moim przypadku. A ten temat jest ciągle omijany albo załatwiany właśnie czymś takim, że to, a bo to PiS, zmieni się PiS, to wszystko będzie lepiej. Nie. Przyczyny tego wszystkiego tkwią dużo głębiej, tkwią w postawach i zachowaniach starszych pokoleń, co jest wcale albo jeżeli to w bardzo małym stopniu związane z polityką i z tym, jaka partia rządzi. To jest nasze, myślę, dość chore wyobrażenie świata i wyobrażenie przyszłości naszych dzieci i wnuków. Kapitalny temat i wstrząsający. Druga rzecz to jest niby Michałek, ale z punktu widzenia bohatera nie Michałek. To jest historia doktora Dawida Ciemingi. To jest lekarz ze Śląska, pediatra,
który walczy z antyszczepionkowcami. A właściwie trafniej byłoby powiedzieć, z którym antyszczepionkowcy walczą. To jest człowiek, który odważył się prostować wszystkie ich brednie, kłamstwa, oszustwa itd., itd. W związku z tym spotyka się ze zmasowanym, zorganizowanym hejtem, łącznie z groźbami wobec bezpieczeństwa jego rodziny. Z minimalną pomocą bliźnich, owszem, z taką werbalną pomocą. Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach na przykład mówi o ciemiędze, to jest taki Don Kichot, udzielając ludziom dobrych porad zgodnych z wiedzą lekarską, zaczął być hejtowany. Przez ten hejt coś się w nim wyzwoliło. On jest pediatrą, musi mówić rodzicom prawdę o tym, że dzieci trzeba szczepić. Zaczął na własną rękę walczyć z hejtem, dochodzić do tego, kto to robi, próbował występować na drogę prawną. No ale to tyle jest właściwie z poparcia, powiedziałbym, Okręgowej Izby Lekarskiej, a z kolei inny z komentujący w tym tekście mówi: problem w tym, że środowisko ludzi takich jak ja czy Dawid co prawda poklepuje się po plecach, czyli tych, którzy próbują się przeciwstawić kłamstwom antyszczepionkowców, ale realnego wsparcia nie ma. To mówi lekarz i związkowiec Bartosz Fiałek. Na świecie lekarze, którzy walczą ze szkodliwymi mitami, mają wsparcie instytucji. W Polsce większość lekarzy woli stać jednak z boku, niż się narażać. Czyli fajnie, że to robisz, będziemy ci klaskać, ale jak przyjdzie co do czego, to jesteś sam. Do tego środowisko lekarskie jest bardzo podzielone. Ten tekst Dawida Karpiuka też bardzo polecam. Strasznie ważny temat. I może, skoro zresztą mowa o w dużym stopniu o mediach społecznościowych, to my jako użytkownicy na przykład Facebooka może możemy doktora Ciemingę jakoś wspomóc. To bardzo konkretna rzecz, nie tylko czytać o nim, ale być może włączyć się w pomoc mu już choćby na jego profilu na Facebooku. No i drugi chyba obok Bodnara hit tego tygodnia to z kolei jest rozmowa Macieja Nowickiego z Timothy Snyderem. Nie muszę go reklamować, bo to arcypopularna, zasłużenie postać wybitnej klasy intelektualista, którego książki i o tyranii, i drogi do niewolności zrobiły w Polsce zawrotną karierę. Tu mówi jakby o Stanach Zjednoczonych, ale jest tyle wstrząsających podobieństw między Stanami a Polską, mimo, wiadomo, różnicy skali, że mróz idzie po kościach, strach się bać. Ja właściwie nie wiem, mam ten tekst cały pozakreślany bardzo różnymi, niesłychanie ciekawymi uwagami i analizami. Nie wiem, którą wybrać, bo gdybym zaczął czytać wszystkie, to przeczytałbym prawie cały wywiad. Może samo zakończenie. Dlaczego fakty stanowią tak istotną linię podziału? Pyta Maciej Nowicki. Na to Snyder. To jest zasadnicza linia podziału w dzisiejszej polityce. Demokracja wygra, gdy cynizm przestanie być cool, a cool zacznie być prawda. Jeśli fakty się nie liczą, to wygrywa ten, kto ma najlepszą propagandę albo najlepszy dostęp do mediów. Tak jest właśnie w USA i tak jest także w dzisiejszej Polsce. Powinniśmy się różnić, jeśli chodzi o wyznawane wartości, ale jeśli nie będziemy żyć w świecie faktów, to na pewno nie będzie demokracji i na pewno nie będzie wolności. To tylko 3 czy 4 zdania z znakomitego wywiadu. I jeszcze w tym Newsweeku, już w takich kategoriach, powiedziałbym, bardziej michałkowych, bardzo ciekawe ustalenia dotyczące jadźwingów. Jak Państwo kiedyś czytali jakieś w młodości książki, to pewnie to kojarzą. Tych takich, co tam w dzisiejszej okolicy, powiedziałbym, na północ od Białegostoku żyli i znikli. Bardzo mało o nich wiemy, a są nowe wykopaliska. Oni niestety nie zostawili żadnych zapisów, tylko inni i to niechętni im o nich mówili, ale ciekawy, interesujący tekst. I wreszcie jeszcze w tym Newsweeku bardzo też ciekawy tekst, znowu rozmowy z profesorem Markiem Figlerowiczem, biologiem molekularnym z Poznania. On mi jest też bardzo, powiedziałbym, pośrednio bliski, bo to jest ojciec Marty Figlerowicz, która jest jednym z członków Concilium Civitas, które mam przyjemność organizacyjnie obsługiwać, wspaniałej grupy
zbierającej polskich wybitnych naukowców pracujących na najlepszych światowych uczelniach. Więc rodzina jest fantastyczna i profesor Figlerowicz to jest szefem takiej grupy, która wymyśliła bardzo szybko polskie bardzo dobre testy na COVID. I on tutaj po pierwsze w ogóle tłumaczy, na czym polega to testowanie. Myślę, że ci wszyscy, którzy jeszcze pandemią są zainteresowani, nie mają dość, a nie powinniśmy, bo to nie koniec, proszę Państwa, nie powinniśmy mieć dość, to myślę, że taki kawał solidnej wiedzy, jak to się odbywa w dobrej rozmowie, bardzo, bardzo jasno tłumaczącej problemy, warto się z tym zapoznać. I wreszcie przegląd niestety znowu słabiutki. Jeżeli coś mogę polecić, to paradoksalnie taką rubryczkę, która zawsze jest na początku u nich numeru, pytanie tygodnia i tutaj na pytanie, skąd się bierze popularność ruchów antyszczepionkowych, właśnie była o tym mowa, odpowiada zarówno właśnie i doktor Ciemięga, ten, o którym przed chwilą była mowa, ale też odpowiada doktor Marta Kałużny-Oleksy z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i profesor Dariusz Jemielniak, teoretyk zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. To taka krótka forma publicystyczna, ale naprawdę ciekawa. Warto o tym się czegoś dowiedzieć. I wreszcie też dość interesująca rozmowa z sędzią Krystianem Markiewiczem, czyli prezesem Justicji. Pewnie i jego Państwo kojarzycie, a Justicję na pewno, bo to bardzo zasłużona dla obrony niezależności polskich sądów i polskiego wymiaru sprawiedliwości organizacja. Szczerze powiem, wolałbym może, żeby tę rozmowę przeprowadzał jakiś z większym temperamentem dziennikarz, ale dobre i to. To też wiele tłumaczy z mechanizmów w naszym wymiarze sprawiedliwości. I wreszcie, co prawda rzecz z gatunku takich trochę wtórnych, bo to jest fragment książki Andrzeja Friszkego, Janusza Grzelaka, Mirosława Kofty, Wiktora Osiatyńskiego i Janusza Rajkowskiego, Psychologia okrągłego stołu, ale tutaj arcyciekawy fragment z tej książki autorstwa właśnie Janusza Rajkowskiego, wybitnego polskiego naukowca, kiedyś po stronie PZPR-u, bo przy okrągłym stole był szefem ekspertów PZPR-u, ale to nie zmienia sprawy, że to jest mądry człowiek i co ma do powiedzenia o tym, co się zdarzyło w Polsce od 1989 roku, trochę z jasną puentą, że dlaczego mamy dziś tak, jak mamy, to tej analizie warto też poświęcić chwilę uwagi. Wreszcie polityka. Na koniec zwykle ją bardzo chwalę, tym razem nie ma w tej polityce żadnego hitu, nic, co bym mógł tak w ciemno polecić. Natomiast na pewno Adama Grzeszczaka przypomnienie tych wszystkich wspaniałych planów Morawieckiego, przekop Mierzei, airport Baranów, super szybka kolej, samochody elektryczne i tak dalej, i tak dalej. To jest, myślę, dość cenna rzecz na czas kampanii, kiedy być może dyskutujemy ze zwolennikami Andrzeja Dudy i może warto wtedy nie tylko emocjonalnie, ale tak wtedy na zimno wypunktować te wszystkie banieluki, którymi przez 5 lat byliśmy karmieni i z których w zasadzie z żadnej z nich nic nie wyszło, tak? Ze 100 tysięcy mieszkań, o ile pamiętam, 1900 oddano. Z obiecywanych na koniec zeszłego roku, tych tanich 100 tysięcy mieszkań, 1900. Taka jest skala, czyli ile to będzie? To będzie 1, niecałe 2% planu. No tak myślę można ocenić skuteczność PiS, przynajmniej jeżeli chodzi o te obietnice. 2% ze 100. Z zupełnie innego tematu rozmowa znowu z zawodowym nurkiem i ratownikiem wodnym, Wiktorem Witoldem Skrockim, który ławizuje dlatego, że już czytamy, ilu Polaków topi się każdego weekendu, prawda? Zrobiło się ciepło, woda się trochę nagrzała, w związku z tym hajda do wody, z tragicznym skutkiem, po kilkadziesiąt osób ginie w wyniku właściwie wyłącznie własnej głupoty.
nigdy dość przypominania, tłumaczenia, a ta rozmowa jest po prostu ciekawa, bo to bardzo doświadczony nurek. Bardzo michałkowaty tekst, ale tyleż śmieszny, co straszny, Edyty Giedki, o tym, że w związku z wirusem plaga donosicielstwa przybrała rozmiary niespotykane od II wojny światowej. Mianowicie Polacy masowo, bezustannie na siebie donoszą, głównie na policję. Co jest zresztą związane z, oczywiście z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią. I jak autorka tłumaczy, absurdalnych donosów jest tak dużo również dlatego, że ludzie już gubią się w tym, co wolno, a czego nie wolno. I wreszcie tekst autora, którego ja zawsze gdziekolwiek by nie publikował, bo w tej chwili jest, zdaje się, głównie nauczycielem niestety, a nie dziennikarzem, Tomasza Maćkowiaka, który wybitnego znawcę spraw czeskich i słowackich, o czeskim prymasie Dominiku Duce, o takiej przedziwnej drodze, to trochę tak na pocieszenie, ponieważ my mamy różnych swoich paskudnych, różne paskudne postacie publiczne, które gdzieś tam w początkach swojej biografii miały wspaniałe czyny i które potem nie wiadomo dlaczego, jak stoczyły się, osiągając jakieś apogeum obrzydlictwa, typu Antoni Macierewicz na przykład, ale nawet arcybiskup Jędraszewski, który ponoć w młodości był zbliżony do Tygodnika Powszechnego, który tu reklamowałem. A tu mamy przykład czeski, bardzo dobrze opisany, ja wiem, może pocieszający, tak, że nie jesteśmy tacy najgorsi, że inni też mają swoich Jędraszewskich i swoich Macierewiczów. Może to też jest jakieś pocieszenie. Ale na puentę, znowu jest tak, jeżeli Państwo zwrócili na to uwagę, jak nie zwrócili, to ja właśnie zwrócę, że miażdżąca część tych materiałów, ja nie wiem, dosłownie chyba z dwoma wyjątkami, wszystkie, które tu polecałem, to są znowu rozmowy. Ja bardzo cenię sobie dobry wywiad i to jest jedna z mocnych i ważnych stron mediów, tradycyjnych mediów, ale nie jest dobrze, jeżeli się okazuje, że tylko w pewnym sensie, jeżeli tak można powiedzieć, cudzymi ustami dziennikarze mają coś ważnego do powiedzenia. Znam ten mechanizm. Ten mechanizm polega na tym, że no, bazuje się na jakiejś dużej wiedzy zgromadzonej już przez jakiegoś, umownie rzecz biorąc, eksperta, tak? Czy to będzie Adam Bodnar, czy to będzie ambasador Prawda. I w związku z tym, jeżeli wystarczy pozadawać w miarę sensowne pytania i już mamy coś. Dziennikarstwo jednakowoż głównie na tym polega, że to dziennikarz zbiera różne informacje i podaje nam je w sposób strawny, ale merytoryczny, poprawny merytorycznie, zbierając z różnych źródeł, konfrontuje różne punkty widzenia, różne, sięga po informacje w różne miejsca. Dopiero z tego powstaje dobra prasa i dobre media. Tego strasznie brakuje. Ja trochę już o tym mówiłem, dlaczego tak jest, bo po prostu zrobienie wywiadu jest dużo prostsze, szybsze i tańsze niż napisanie samodzielne dużego analitycznego tekstu, czy nawet małego analitycznego tekstu, tak? A podstawowym problemem mediów, od których tak naprawdę zależy stan polskiej świadomości, jest taki, że nie mają za co robić dobrych mediów. Jak widać, trochę jest jeszcze do czytania, dlatego czytajmy, bo czytając, kupując, reklamując te dobre teksty, przynajmniej w jakiś pośredni sposób pomagamy polskim mediom być takimi, jakie dla nas powinny być, w naszym własnym interesie. Do zobaczenia.